Dzień dobry, dobry wieczór. Witam się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie, jak co piątek w naszym projekcie Kobiety Biznesu, tworzone przez kobiety dla kobiet i o kobietach. Dzisiaj mam niesamowitą okazję poprowadzić dzisiejszą live rozmowę na dwóch aplikacjach, platformach społecznościowych, o ile mogę to tak nazwać. Jedną jest oczywiście Facebook, na którym się obecnie widzimy, a drugą jest nowa aplikacja Clubhouse. Także serdecznie wszystkich zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy audio. No i oczywiście, jeżeli ktoś chce nas zobaczyć na żywo, do wejścia na nasz fanpage, na Facebook, na stronę Przedsiębiorczych Polaków w Niemczech. Dzisiejszy temat, który poruszymy, będzie to temat niezmiernie ważny w karierze każdego z nas, wydaje mi się. Każdego z nas czeka ten etap, a mianowicie jest to rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa rekrutacyjna, czyli pierwszy taki najważniejszy krok jakby w naszym w ogóle dorosłym życiu, wydaje mi się, tak? Bardzo często spędza nam to sen z powiek, bardzo często nie daje nam to spokoju, nie jesteśmy do tego, wydaje mi się, chyba zbyt dobrze przygotowani, dlatego też stąd te nasze całe problemy z takim wewnętrznym spokojem, z takim naturalnym nastawieniem na rozmowę, no i przede wszystkim właśnie z tym ogromnym stresem, jak sobie z tym poradzić, jak się do tego przygotować. Na te i inne pytania odpowie mój dzisiejszy gość, który robi to profesjonalnie, czyli przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej. Zapraszam na rozmowę Sandrę Hadasz. Dzień dobry wszystkim, witam. Cześć Sandro, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i jak zwykle na początku poproszę Cię o to, abyś przybliżyła nam swoją osobę, zwłaszcza dla tych osób, które nie miały jeszcze styczności z Tobą. No ja na co dzień pracuję w branży medycznej, ale też zajmuję się profesjonalnie przygotowywaniem do rozmowy kwalifikacyjnej, poprawianiem, pisaniem CV, tak żeby było jak najlepiej odebrane przez przyszłego pracodawcę. No i tak oczywiście, jak każdą osobę, którą tutaj zapraszam i pytam, skąd w ogóle pomysł na taki, a nie inny biznes? Coś przerywa. Sekundkę. Powtarzam pytanie. Halo, halo, słychać mnie? Halo, halo. Słyszysz mnie dobrze, Sandro? Teraz cię słyszę. Tak, coś okay. Tutaj się zmieniało. Także ponawiam pytanie, no to jest technologia, nie mamy na to no, wpływu. Nie mamy. Tak jak mojego każdego gościa, bardzo i to bardzo interesuje mnie, skąd w ogóle zamysł, skąd w ogóle idea, pomysł na taki, a nie inny biznes? Wiesz co, no to się zrodziło spontanicznie, tak? Jakby ewoluowało, dojrzewało w mojej głowie, że chciałabym też dać taką wartość od siebie, to czego doświadczyłam jakby na własnej skórze, no bo też poszukiwałam pracy, mam za sobą kilkadziesiąt rozmów kwalifikacyjnych, lepszych, gorszych, albo w ogóle takich, które się kończyły klapą. I też tak myślę, że osoba, która zna ten temat od podszewki z dwóch stron, tak, i ze strony rekrutującego i ze strony pracownika, no to wiadomo, że inaczej na to patrzy i ma takie chyba trochę lepsze rozeznanie, no bo sama tego doświadczyłam i też no, orientuję się, jak się taka osoba, która szuka pracy, czuje i czego się może obawiać. To na pewno to bardzo ułatwia sprawę. Ja tutaj zacznę może od samego początku w ogóle przygotowania się do tej rozmowy kwalifikacyjnej. No właśnie, jak w ogóle powinniśmy się do tego przygotować? Oj, to jest, wiesz, sama wiesz, Beata, że generalnie w internecie, jak sobie wpisz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, to tam jest multum informacji. I ja sobie zdaję sprawę, że osoba, która na przykład idzie pierwszy raz na taką rozmowę albo tam po iluś latach pracy, no to ciężko jest się w tym odnaleźć, tak? Natomiast pierwsza rzecz, którą ja zawsze robię, jeżeli ja szukam na przykład pracy, czy ktoś doradzam komuś, kto szuka pracy, to, żeby sprawdzić w internecie, do jakiej firmy się idzie, czyli zebrać wszystkie informacje o tej firmie, do której aplikujemy. Jeżeli znamy nazwę firmy, zakładam, że zazwyczaj znamy, ale są też takie sytuacje, kiedy nie znamy, no bo jest rekrutacja ukryta prowadzona. Ale bierzemy teraz pod uwagę kwestię tego, że znamy. Możemy swobodnie sprawdzić, tak, w internecie, przeglądając, wejść na stronę tej firmy, czym się ta firma dokładnie zajmuje, jak długo jest na rynku, tak, jakie usługi świadczy. Można też się zorientować mniej więcej, jaka jest kultura tej firmy, jakie ma podejście do klientów, jakie ma podejście do pracowników,
można poczytać jakieś fora branżowe, może tam też coś o tej firmie wspominają, opinie, jest taki serwis, to jest GoWork, ale szczerze też przestrzegam i jakby uczulam na to, żeby mieć trochę dystans do tych wszystkich opinii, bo często są, jest zrobiony tak zwany czarny PR firmom, są pisane nieprawdziwe informacje, natomiast warto jednak się zapoznać, mieć ten ogólny obraz, tak? To jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga jest taka, żeby mieć dobrze napisane CV i żeby wiedzieć, co w tym CV jest. Bo często właśnie. I nie ukrywam, to też byłoby jedno z moich pytań, właśnie jak to CV, niby banalne pytanie, piszemy CV, tylko powiedz mi, bo tutaj chciałabym zwrócić też uwagę na pewną kwestię, czy jest możliwość jakby dostosowywania tego CV pod konkretną właśnie firmę, czy jest coś, na co głównie powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę, żeby no powiedzmy właśnie zaimponować potencjalnemu pracodawcy. Znaczy, nie ma takiej, wiesz, nie ma takiej możliwości, żeby jedno CV wysyłać, jedno takie samo CV wysyłać na ileś tam tysięcy ogłoszeń. Zawsze trzeba troszeczkę dopasować pod ofertę. Kierować się, myślę, słowami kluczowymi, znaczy ważne jest to, co pisze w ogłoszeniu. Jeżeli pracodawca szuka, nie wiem, osoby, która jest bardzo doświadczona, jest, nie wiem, liderem, tak? Trzeba te pewne kwestie w tym CV pokazać. No bardzo ważny jest ten cały layout tego CV, tak? Jak ono wygląda, jaką ma kolorystykę, żeby nie było przesadzone, żeby było chronologiczne, tak? Żeby też nie było w tym CV wpisanych takich totalnych, niepotrzebnych rzeczy, typu na przykład, nie wiem, praca gdzieś tam, wakacje dorywcza przez, nie wiem, 2 tygodnie, tak? Która niczego nie wnosi do naszego stanowiska, na które aplikujemy. Więc na to zwrócić uwagę, no oczywiście zdjęcie, bo ja wiele razy się spotykam z taką opinią, że no ale po co zdjęcie, że w ogóle to nie jest potrzebne, no fakt faktem, przepisy jakby nie obligują, aby w CV było to zdjęcie, aczkolwiek wyobraźmy sobie, postawmy się na miejscu rekrutera. Biorę takie CV, tak, jako rekruter, mam ileś tam tysięcy CV i teraz pierwsze, co ja widzę, to jest co? To jest zdjęcie i generalnie tam całokształt tego CV, ja się nie wczytuję na początku, prawda? Dopiero później sobie tam odhaczam, które jakby po stanowisku mi odpowiadają i czytam. Natomiast naprawdę to, co niektóre osoby potrafią, jakie zdjęcia potrafią wysyłać, to jest nieprawdopodobne. Przestrzegam przed tym naprawdę i zaklinam. Naprawdę warto się udać na profesjonalną jakąś sesję biznesową albo do fotografa, który zrobi wam profesjonalne CV i to wam się przyda na przykład na portale typu LinkedIn, tak? Który też jest super miejscem do szukania pracy i do pokazania się. Nie dawajcie takich zdjęć jak selfie, jak jakieś zdjęcia wycięte z, nie wiem, z plaży, z urlopu, z ogródka, z przyjęcia rodzinnego, bo to po prostu jest źle odbierane, a ja bym chciała, ten live jest po to, żeby powiedzieć pewne informacje, jak wyglądają w rzeczywistości, bo bardzo dużo jest z tego, co ja czytam i w prasie branżowej i gdzieś tam w jakichś poradach, bardzo dużo jest takich nic nieznaczących, przynajmniej ja to tego odbieram, nic nieznaczących porad, a tak naprawdę rzeczywistość wszystko weryfikuje, tak? Ja bym chciała pokazywać i doradzać tak, jak to ma się w rzeczywistości, tak naprawdę. Więc przed tym przestrzegam. Przede wszystkim dobre zdjęcie, CV, które jest schludne, które podaje informacje, które są aktualne, chronologiczne, poukładane w pewne sekcje. No i też przede wszystkim nie kłamać tym CV, no jeżeli na przykład nie zna się języka na poziomie, nie wiem, profesjonal, no to nie mówimy, że go znamy, tak? Albo go znamy na poziomie... Yes, I can, on does was. Z niejeńskiego tak, to też tyle. No tak, żeby po prostu nie kłamać, bo to jest bez sensu, ale też przestrzegam przed taką nadmierną szczerością na rozmowach kwalifikacyjnych. A mianowicie, o czym tutaj mówię, na przykład pytanie rekrutera typu, a dlaczego pani tą pracę opuściła swoją? Dlaczego pani szuka nowej pracy? No więc jak się słyszy taką odpowiedź, a wie pani co,
generalnie no nudno było, głupia praca, nudna praca, szef beznadziejny i tak dalej, no to może jest śmieszne na chwilkę, tak? Ale jednak jest wielce prawdopodobne, że tej pracy nie dostaniemy po takiej odpowiedzi. Więc już nieważne, czy nas zwolniono, czy gdzieś tam sami się zwolniliśmy, jednak starałabym się unikać akurat tej szczerości, tak? Żeby pokazać się jednak jak z najlepszej strony. Swoje plusy. No właśnie, a jak tutaj w takiej sytuacji, jeżeli potencjalny pracodawca zapyta się o byłego szefa, jak tutaj wybrnąć z tego pytania, żeby faktycznie może no nie naciągać, czy nie być za bardzo szczerym, czy istnieją jakieś fajne metody na to, żeby krótko na temat i no i po prostu nie pogorszyć sobie tej sytuacji? No na pewno nie mówić, że się współpracowało źle, nie narzekać na szefa, nie dyskredytować go w oczach rekrutera, bo to wiecie, to budzi takie w człowieku, takie poczucie, że o, jak ten pracownik się zwolni od nas, to pewnie on zacznie gadać o nas tak samo. Pewnie też powie i oczerni nas, prawda? Więc raczej powiedzieć po prostu, że chcemy się gdzieś tam rozwijać. Dotarliśmy już do możliwości wszystkich naszych w tej pracy, tak? Mamy dobre kontakty, nie spalamy za sobą mostu, ale po prostu chcemy iść dalej, bo zrobiliśmy wszystko, co umieliśmy, wyczerpaliśmy swoje możliwości na tym konkretnym stanowisku i po prostu chcemy dalej móc wnieść jakąś wartość swoją do nowej firmy. A tak nawiążę jeszcze do tego CV króciutko, bo tak powiem Ci szczerze, jak mówiłaś o tych zdjęciach i tak dalej, że tam gdzieś powiedzmy z jakiejś wakacji i tak dalej, chciałabym zwrócić. W ogóle interesuje mnie fakt, czy podawanie swoich zainteresowań w CV jest faktycznie ważne dla pracodawcy. Szczerze mówiąc, to nie jest jakby, powiem tak, kwestii prawnej, tak? To nie jest wymagane. To nie jest wymagane, żebyś na przykład pisała, że się interesujesz tam, nie wiem, tenisem, psychologiem i tak dalej. Ale ludzie to wpisują. Ja też to mam wpisane w CV. To też jest fajny punkt na przykład do zaczepienia, tak żeby rozluźnić rozmowę i później po skończonej, czy tam na początku rozmowy, czy w trakcie, żeby zapytać się tego przyszłego pracownika, o widzę, że pan wpisał na przykład, czy pan się interesuje, nie wiem, piłką nożną i można o coś zagadać, też atmosferę rozluźnić, ale ważne jest to, żeby nie wpisywać kłamstw. No bo wiadomo, że to jak się rozmawia, no to a nuż się trafi na rekrutera, który się jeszcze zna w temacie. Tak jest. Nie w tą stronę, co trzeba. Więc no, gdzieś tam jest to fajne, mile widziane, ale niekonieczne. Jest to jakieś tam pole do stworzenia rozmowy dodatkowej i poznania tej osoby, tak? Jako po prostu jako człowieka. No i mówiąc tutaj właśnie poznać kogoś jako człowieka i chodzi też jakby no nie za bardzo się otwierać, nie pokazywać się ze strony prywatnej. Takie pytanie, bo bardzo często gdzieś tam się spotykam z tym i w ogóle na tych rozmowach kwalifikacyjnych opowiadamy o swojej rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Czy faktycznie szefa interesuje to, czy mamy dzieci i czy to ma wpływ na uzyskanie stanowiska? Słuchaj, no generalnie, no co tu dużo mówić, no... Wiesz, jak wygląda proces rekrutacji? Ja niejednokrotnie, w Polsce, tak? Ja niejednokrotnie spotkałam się, jeżeli chodzi ze strony pracownika. Ja jako Sandra Hadasz, która szukała kiedyś pracy, tak, z pytaniem typu, czy mam dzieci? I to jest pytanie po prostu bezprawne, bo nie ma prawa pracodawca przyszły pytać nas o to, czy my planujemy dzieci, czy mamy dzieci, jaka jest nasza sytuacja rodzinna i tak dalej. Ale bywa też czasem tak, że na tej rozmowie jest tak fajnie i miło, że niektórzy rekruterzy tak perfekcyjnie podejdą kandydata, że on sam powie po prostu z własnej woli, że ma dzieci, że ma rodzinę, że jest zajęty i tak dalej, i że nie ma niani, i że nie ma babci, dziadka, którzy się tym dzieckiem zaopiekują i tak dalej. I wiesz, i po prostu później niby, że no nie dlatego nie przyjęliśmy pani, czy tam pana, no ale wiesz, no nie powiedzą ci tego, nie powie wprost, tak? Taka jest prawda. Ale wybierze sobie kandydata, który jest tam najbardziej dla niego dyspozycyjny. Ja jakby z mojej perspektywy, jeżeli mamy dzieci, jakby nie radzę tego ukrywać, bo to jest normalne, że będziemy pracować, będziemy potrzebowali, nie wiem, wolnego, tak? Jest to normalna sprawa, natomiast nie powinno absolutnie paść pytanie na rozmowie, czy pani ma dzieci, jak pani sobie w ogóle, jak wygląda pani życie rodzinne. Powinno to wzbudzić moim zdaniem niepokój kandydata,
dlaczego pytają o to, tak? Czy jeżeli się zatrudnię w takiej firmie, to czy może być naprawdę kłopot na przykład uzyskaniem jakiegoś urlopu, tak? Czy nie wiem, urlopu na żądanie? No bo to są pytania, które ewidentnie są dla nich ważne, skoro je zadają, tak? Tak wprost wiedząc, albo i czasem nie wiedząc, że tak naprawdę tak jest. Mają prawo, tak? Najprawdopodobniej tak jest. A Sandro, powiedz mi, no jeżeli już padnie to pytanie, no czy mamy prawo odmówić w ogóle odpowiedzi? Znaczy tak, no zawsze mamy prawo odmówić odpowiedzi. Z tym, że z mojej perspektywy zadałabym sobie kolejne pytanie, po co odmawiać odpowiedzi? No tak, no, a i co to wniesie dokładnie? Tak, do czego ma to prowadzić? Jakby, jeżeli miałabym dziecko, to bez sensu jest ukrywać, że mam dziecko. No to jest już jakby do dyskusji, do jakby samodzielnej dyskusji. No jeżeli odmówimy odpowiedzieć na pytanie, no to różnie to bywa. Możemy sobie szczelić trochę w tym kolano, już możemy być odebrani trochę tacy, wiesz... Może chcemy, nie wiem, no, tak. Za wszelką cenę chronić swoją sferę prywatną, no tak, kto wie. Może być tak, oczywiście. I tak mówię, te pytania nie powinny padać, bo to jest przekroczenie granic. Natomiast no, ja, jeżeli bym była zapytana, a byłam już zapytana, powiedziałabym naprawdę. I przemyślałabym tylko sobie w głowie, po co my to pytanie zadali i czy dalej chcę pracować, czy chcę pracować w ogóle ja w tej firmie, skoro mam dziecko i wiem, że będzie chorowało, będą sytuacje jakieś kryzysowe pewnie, tak? Takie, że będę musiała się zwolnić na 2-3 dni, może tydzień, może dłużej. I no wiesz, to po prostu rodzi taką niepewność i niestabilność już, zanim się tą pracę jeszcze zdobędzie. Wiesz co, wychwyciłam właśnie tutaj bardzo fajnie, to ujęłaś przekroczenie granic. Rozumiem, że to pytanie byłoby ewidentnym przekroczeniem naszych granic. Czy istnieją jeszcze jakieś takie pytania, które powinny być dla nas już sygnałem, albo na które moglibyśmy się przygotować, że to byłoby już przekroczenie granic? Wiesz co, no powiem tak, ja ze swojego... To znaczy sama świadomość, o co tak naprawdę ma prawo i może zapytać właśnie pracodawca, a o co kompletnie nie powinien pytać. Ma prawo zapytać o to, co piszemy w CV tak naprawdę i ma prawo zapytać o nasze doświadczenie, o nasze kwalifikacje, o nasze zainteresowania, jeżeli je wpiszemy, jeżeli nie, no niby nie powinien, ale pytają, bo to jakby nie traktujmy ludzi, rekruterów jako, nie wiem, maszyny, tak, to też są ludzie, to jest naturalne, wpisałam CV, to mnie pyta. O nasze szkoły, tak, o nasze studia, o poprzednie prace. Pytanie związane jakby z pracą, tak, dotyczące pracy. Nie powinno paść pytań o to, czy planujemy rodzinę, czy jesteśmy mężatkami, czy kawalerami, tak. O to, czy nawet teraz właśnie czytając dużo ogłoszeń, jest takie sformułowanie używane dyspozycyjność do tam podróży służbowych, czy generalnie dyspozycyjność. I to też jest, podchodzi trochę pod dyskryminację, bo taką ukrytą, a często się używa, jak wiesz, żeby ta osoba była dyspozycyjna w ogłoszeniu, no bo domyślnie może to rodzić taki, celować taki rynek właśnie osób bezdzietnych, tak, samochodem, naprawdę mających czas, no i wyklucza te osoby inne, prawda? Więc no zwrócić uwagę, żeby nie było pytań o takie sfery stricte prywatne, w ogóle niezwiązane z pracą, no chyba, że sami jakby my od siebie mówimy, jeżeli my mówimy, no to my chcemy o tym mówić, prawda? I może nas o to rekruter dopytać. Czyli zadać nam pytanie zwrotne, jak my na przykład powiemy, że nie wiem, mam męża, mam dziecko, mam rodzinę, przeprowadziłam się, nie wiem, z Krakowa do Warszawy, no to rekruter dopyta, a ma pani jedno dziecko, nie wiem, to jest takie, wiesz, no obustronne, ja coś mówię, ktoś mnie dopytuje, ale ja mówię to z własnej woli. A teraz takie kolejne właśnie pytanie. Tutaj bardzo często kandydaci mają problem z tym, czy wypada w ogóle o cokolwiek pytać pracodawcę, a jeżeli tak, na ile można sobie tutaj pozwolić, czy faktycznie przychodzimy tylko po to, żeby odpowiadać na pytania na rozmowie?
pytać. To znaczy, zawsze uważam, że wręcz powinniśmy pytać, jeżeli jesteśmy na rozmowie rekrutacyjnej, i te pytania najczęściej pojawiają się pod koniec rozmowy. Najczęściej to rekruter mówi, czy ma pani jeszcze, czy pan jakieś pytania do mnie. Najczęściej tak robią. I wtedy to jest właśnie nasz czas. To jest czas dla tej osoby, żeby zadała wszystkie pytania, a uważam, że nie ma głupich pytań i to jest nieraz jedyny moment, żeby dopytać o wszelkie rzeczy, które nas trapią, o odpowiedzialność, nie wiem, o to, komu będę podlegała, o to, czy jest parking, czy nie ma parkingu, czy praca jest elastyczna, czy pracę mogę częściowo zdalnie wykonywać albo całościowo zdalnie, tak? Jakie są benefity, różne rzeczy, które was trapią. I radzę tutaj przed rozmową kwalifikacyjną wypisać sobie w notesie, czy na kartce, czy w kalendarzu takie pytania, które chciałabym zadać, które mnie interesują, i po prostu wyjąć sobie notes, kalendarz i wiedzieć, bo się zapomina po prostu ze stresu, i te pytania, które chcemy zadać. Jeszcze chciałabym nadmienić o tej przekroczeniu granic, bo mam taką sytuację, która mnie dotyczyła, na własnej skórze tego doświadczyłam już dobrych parę lat temu, naprawdę dawno, dawno. To było po skończeniu studiów, kiedy ja szukałam pracy, naprawdę zmieniałam pracę ze swojej stałej takiej pracy etatowej, no i szukałam nowych możliwości. I na jednej z rozmów otrzymałam pytanie już pod koniec rozmowy rekrutacyjnej, ponieważ pan rekruter widział, że w CV miałam wpisane studia podyplomowe, że skończyłam dodatkowo. No i pan mi zadał takie pytanie, jak to jest, że ja jestem taka młoda po studiach, a ja skończyłam takie drogie studia podyplomowe. Po prostu powiedz mi, że naprawdę ja nie byłam na to wtedy przygotowana, bo to były takie pierwsze rozmowy kwalifikacyjne. To był po prostu, ja nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć. Tak naprawdę w okresie studiów gdzieś tam pracowałam, dodatkowo miałam pieniądze jeszcze odłożone, jeszcze wiadomo, pomoc rodziców i tak dalej, więc miałam jakby te finanse odłożone na dokształcanie się. No i powiem wam szczerze, że pan mnie zabił tym pytaniem. No mnie by zatkało, szczerze mówiąc. No mnie też zatkało właśnie, ale to był sygnał, żeby tej pracy nie zaczynać, i właśnie często jest tak, że mamy takie intuicyjne, intuicja nam coś mówi, że coś jest, że wchodzimy do danego miejsca pracy, coś jest nie tak, źle się czujemy i w ogóle ta rozmowa jest jakaś taka dziwna i dziwne są te pytania i dziwnie do nas rozmawia ten ktoś, i to są takie chyba znaki, którym trzeba zaufać, bo no generalnie takie pytania nie powinny paść, bo co kogo obchodzi, nie wiem, kto za co kupił, nie wiem, studia, tak, dodatkowe kursy i tak dalej. To bardzo, bardzo dziwne i bardzo takie mega, no, niekulturalne. No i dlatego właśnie w tamtej pracy nie podjęłam. Podjęłam inną, ale o tym... I na pewno trafny wybór. No, to akurat o tym też porozmawiamy. Tak, w sumie wszędzie dobrze, tam gdzie nas nie ma, i powiem ci, to chyba się naprawdę rewelacyjnie sprawdza. Tak, ja na swoim przykładzie, mów. Nie, ja chciałam tutaj tylko powiedzieć właśnie, tak jak mówisz, wyczuwa coś się w rozmowie i tak dalej, ja na swoim przykładzie naprawdę kilka tych rozmów już w życiu swoim miałam i nawet tą taką atmosferę, wchodząc obojętnie do jakiego właśnie tego pomieszczenia, budynku, już czułam się niekomfortowo, wiedziałam, że okej, no odbębnię tą rozmowę, wyjdę i nic z tego więcej nie będzie. No tak się też zdarza, tak? Dokładnie, dokładnie. Odnośnie tego, tych pytań, no to tak, wróciwszy do tych pytań zadawanych na rozmowie kwalifikacyjnej, to tak zadawać i jeszcze zwrócić ze strony kandydata uwagę, jak ten rekruter się zachowuje, to znaczy, czy on chętnie odpowiada na nasze pytania, czy nas zbywa. Aha, czyli no też bo, dobrym obserwatorem być. Tak, tak, dlatego, że jeżeli ja na przykład zapytam, a niech mi pani powie, przypuśćmy, czy w firmie jest możliwa praca zdalna, a pani rekruterka mi powie, pani co, ja nie wiem, bo to się dowie pani, jak pani zostanie zatrudniona, wszystko z szefem pani uzgodni, bo ja tutaj jestem wynajęta, żeby rekrutację tylko przeprowadzić. No to ja się pytam, no to jak? No to kurczę, przeprowadza rekruter, rekruter powinien mieć jakieś minimum informacji, co ten pracodawca oferuje, tak? Jeżeli jest z zewnątrz zatrudniany. No bo później to jest już, no musztarda powiedzie trochę, no nie? No tak. Przychodzisz do pracy i kogo ty masz się pytać? Ty się wtedy dowiadujesz, nie wiem, rzeczy, które są dla ciebie na przykład totalnie niekomfortowe. I może byś się
tej pracy w ogóle nie podjęła, więc pytać, zadawać pytania, napisać sobie na kartce, zwrócić uwagę, jak się rekruter do tego odnosi, czy nas nie zbywa, czy ewentualnie może na przykład powiedzieć, że ja teraz nie mam wiedzy na te pytania, ale ja do pani odzwonię i ja pani na wszystkie odpowiem, tak? No to też, ale to też już o czymś świadczy, ale, moim zdaniem. Tak, no właśnie. Świadczy, że nie ma do końca wiedzy, jakby co pracodawca oferuje. Że ma tylko po prostu wypowiedź kandydata, no i tyle. A jeszcze gorzej, jak to jest w ogóle bezpośrednio pracodawca. A to tak, ale to już zakładam, że to nie. Ale wszystko jest możliwe. Wszystko być może ma od tego, powiedzmy, ludzi, którzy się akurat zajmują, powiedzmy, dyspozycyjnością jakąś tam, że jest możliwość mobilnej pracy. No nie wiadomo. Dokładnie. Okej, teraz już wiemy, na co zwracać uwagę na rozmowie, jak w ogóle zachować się na tej rozmowie. I teraz powiedz mi, jak się ubrać? Czy faktycznie jest to ważny nasz ubiór właśnie na taką rozmowę? No jest bardzo ważny, jest naprawdę bardzo ważny i ostatnio nawet powiem ci, że wdałam się w taką dyskusję na Facebooku i tam jedna z takich młodych dziewczyn zadała pytanie, ale czy nie uważacie rekruterzy, że takie sformułowanie miła aparycja i do tego właśnie zmierzam, do tego ubioru, ta miła aparycja w ogłoszeniach, czy to nie jest dyskryminacja? No i rozgorzała wielka dyskusja, bo to jest takie... No trochę jest, trochę nie jest. Zależy od tego, co się tam jeszcze użyje w tym ogłoszeniu, tak? I ta miła aparycja, którą zazwyczaj mamy na myśli w ogłoszeniu, to jest tak naprawdę nasz wygląd, nasze zachowanie, nasza mimika, nasze całe jakby taka otoczka, którą sobą wnosimy. I strój jest naprawdę bardzo ważny i ja przestrzegam przed tym, żeby naprawdę podejść do tego z taką starannością, tak? To znaczy, jeżeli kobieta na co dzień maluje się bardzo krzykliwie, to super, fajnie, każdy może mieć swój styl, ale weźmy pod uwagę to, że to nie będzie dobrze odebrane na rozmowie o pracę. Ten make-up w odniesieniu do kobiety musi być schludny, musi być niekrzykliwy, tak samo cały strój. Strój, gdzie panie niektóre przychodziły na rozmowę w leginsach i w swetrze, nieważne na jaką, czy to jest niskie jakieś stanowisko, czy wysokie, czy to jest bardzo jakieś odpowiedzialne stanowisko, czy nieodpowiedzialne, nieważne. To jest rozmowa kwalifikacyjna i chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Więc ten schludny strój, profesjonalny, czy to garnitur damski, u mężczyzn garnitur, tak? Zadbane jakby... Cała osoba, która jest zadbana, tak, odpowiednia fryzura, nie wiem, czyste włosy, czyste paznokcie, u pań brak jakiegoś takiego, wiesz, krzykliwego lakieru na paznokciach, jakichś wzorków, brokatów i tak dalej. No panowie mają chyba trochę łatwiej, no bo jednak ich stylizacja jest kurczę łatwiejsza. Tak. No. Dokładnie. Więc tutaj też garnitur u panów, biała koszula, tak, marynarka, czysta, uprasowana. Też nie przesadzajmy obie strony, czyli panowie i panie z perfumami. Nie cała butelka, naprawdę. Jeżeli są mocne perfumy, to też uważajmy, bo my tego nie czujemy, ale ktoś to naprawdę czuje i po prostu taką łunę za sobą niesiemy. I to jest, wiecie, to są takie małe rzeczy, wydaje się nieistotne, ale jednak... No jednak istotne. No ale wiesz co, czasem właśnie wychodzę z takiego założenia, przepraszam, znowu ci się wtrąciłam. No szykując się na taką rozmowę kwalifikacyjną, no super fajnie, taki galowy strój, że tak powiem i tak dalej, czy to nie jest w pewnym sensie jakieś przekłamanie, kurczę, takie jakby no troszeczkę oszukanie tego pracodawcy, bo później przyjdzie taka pani, która no uwielbia ten mocny makijaż i na drugi dzień będzie została przyjęta, przychodzi do pracy, dzień dobry, a przepraszam, kim pani jest, no jak, no przecież wczoraj pan mnie zatrudnił, tak? I nagle taki szok, zderzenie się z rzeczywistością. Ktoś to totalnie nie pasuje do tego właśnie fajnego, takiego wystylizowanego, oficjalnego ubioru i w ogóle, nie? Jakby no, całej tej wizualizacji człowieka. To zależy, wiesz, na jakie stanowisko też aplikujemy, dlatego że ja jestem też zwolenniczką, żeby na etapie jakby rekrutowania też przedstawić pracownikowi, czy istnieje jakiś dress code, tak, w firmie. I
powiedzieć, no, w przypadku kobiet, że jest, jeżeli make-up, to delikatny, stonowany. Można też, jeżeli nawet firma nie ma takiej praktyki, że mówi to już na etapie rekrutacji, że jakiś tam dress code panuje i jakiś tam styl bycia w firmie jest, to no, zdarzają się takie osoby, które mają taki bardzo mocny, krzykliwy make-up, no to można im delikatnie po prostu zwrócić uwagę, oczywiście na osobności, nie jakby przed wszystkimi, że po prostu w firmie obowiązuje make-up taki naturalny, bardziej stonowany, ale też myślę, że wiesz jak to jest, też jak ktoś przychodzi do pracy i przyjdzie tak umalowany, to pewnie zwrócą mu gdzieś tam koledzy, koleżanki delikatnie, mam nadzieję, uwagę, tak, że przecież no i zobaczy też, że jednak no tak w pracy się nikt nie maluje, nie tak, prawda? Mhm. Prędzej czy później na pewno. No to tak, już wiemy jak, no na pewno tak będzie, oczywiście. To też. Przynajmniej do okresu próbnego zakończenia się. Wiemy już jak się ubrać, a teraz powiedz mi mowa ciała. Jaką to odgrywa rolę? Gdzieś tam faktycznie w tych poradnikach, jak możesz w internecie, można wyczytać i te rozłożone ręce i powiedzmy, no nie wiem, wyprostowany, może ty powiesz ze strony swojej profesjonalnej. Znaczy, ja często też nawet sama się siebie łapałam, nawet jak ja chodziłam na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, że siadałam tak. Mhm. Znaczy tak, jakby tak, i byłam taka zamknięta, bo to mi dawało jakieś poczucie bezpieczeństwa, tak? Później jak zaczęłam nad tym pracować, no to zalecam, żeby siąść po prostu, nie wiem, czy to widać, ale z rękami po prostu gdzieś. Widać. Tak, na stole po prostu swobodnie położyć, czy na kolanach gdzieś tam, żeby to było nie tak, że nie wiem, że siadamy z rękami tak, albo bawimy. Tak, bo to faktycznie najczęściej jest no takie, no bo nie wie człowiek, co ma z tymi rękoma zrobić na dobrą sprawę. To jest taka postawa, że jestem bezpieczna, tak? Jakby zamknięta też, no bo dajemy komunikat, że jestem zamknięta. No więc najlepiej położyć ręce po prostu swobodnie na stole, czy usiąść z nogami, nie wiem, ja jak siadam, to zazwyczaj noga na nogę, albo obie nogi, ale złączone gdzieś na boku, nie jakieś, prawda, rozkraczone, czy ręce nie w ten sposób, nieraz panowie tak po prostu siadają, wiesz, pozycja taka siły, to też nie jest dobrze widziane. Więc no najlepiej przyjąć taką pozycję otwartą, nie bawić się żadnym długopisem, no unikać bawienia, stukania palcami, panie, bawienia się włosami, tak? Są takie nieuświadomione rzeczy, które robimy, które są, no po prostu nie widać tego na co dzień, a druga osoba to widzi. Trzeba było z kamerą chyba wjechać na rozmowę rekrutacyjną, później odtworzyć, żebyśmy widzieli, co robimy źle. Ale ja się śmieję, bo naprawdę czasami można by było się uśmiać. Tak. Nie wiem dlaczego, ale może bardzo często te właśnie nasze takie odruchy jakieś nieświadome są spowodowane z tym stresem. Teraz właśnie powiedz, bo to jest też bardzo ciekawe i potrzebne, jak zniwelować ten stres w ogóle, jak jakoś pozytywnie nastawić na tą rozmowę bez tego naszego wewnętrznego strachu, jak ja sobie poradzę. Znaczy tak, ja z mojej perspektywy daję taką radę, żeby w ogóle przygotować się na to, że ten stres przede wszystkim, że on będzie. Że on będzie mniejszy, jeżeli będziemy na te rozmowy chodzić za tam 10 czy 20 rozmową, on będzie się zmniejszał. I to wiadomo, nie będzie nasilony cały czas na takim poziomie jak na pierwszej, czy na jakiejś drugiej czy trzeciej rozmowie kwalifikacyjnej, ale on w jakiś sposób zawsze towarzyszy. I radzę wtedy, ja pamiętam jak byłam na jednej rozmowie kwalifikacyjnej, na którejś tam z kolei już i w środku rozmowy kwalifikacyjnej pani do mnie mówiła, opowiadała mi o firmie, a mnie po prostu złapał taki napad, po prostu atak paniki, że ja jej odpowiadałam na pytania, a tu po prostu w głowie myślałam, Boże, czy to widać, że ja się tak zdenerwuję? I to naprawdę, tego nie widać, tylko to my odczuwamy. Ja miałam ręce, prawda, spocone, gdzie mi woda ciekła później z rąk i faktycznie no, gdzieś tam zależało mi na tym stanowisku i nie byłam zdenerwowana przed, ale dopadło mnie w trakcie. Już stwierdziłam później,
że a, będę odpowiadała, trudno, jak widać, to widać, jak wyjdzie, tak wyjdzie, i że to nie jest po prostu uświadomić sobie, że to nie jest koniec świata, jak nie wyjdzie. I nastawić się na dokładnie. To, że nam nie odpowiedzą, jak wyślemy 20 różnych CV do różnych firm, że nam nie odpowiedzą, że nam nie odpiszą, że te rozmowy kwalifikacyjne, jedna, druga, trzecia, czwarta czy dziesiąta, mogą się skończyć fiaskiem po prostu, mogą nie być, prawda, możemy być super przygotowani, ekstra super przygotowani, super możemy nawet wypaść na tej rozmowie kwalifikacyjnej, no ale nie będzie odzewu, no i po prostu trzeba to przyjąć, że za którymś razem się trafi. Są też takie fajne metody radzenia sobie ze stresem, oddechowe. Jeżeli już jesteśmy przed rozmową kwalifikacyjną, to jest taka metoda 316, ja to tak nazywam 316, to jest 3 minuty bierzemy, znaczy sekundy, 3 sekundy bierzemy wdech. 3 minuty to... Ja się też pustuję tą rozmową, no nie, po prostu... Wlecielibyśmy na tą rozmowę. 3 sekundy bierzemy wdech głęboki, sekunda przytrzymujemy i 6 sekund wypuszczamy. I to chodzi o to, że jakby skupiamy się na swoim oddechu. Przepraszam. Boże kochany, to tak pod wodą. No, także ta metoda 316 jest dosyć fajna, albo jeszcze jest metoda rozchodzenia stresu. To znaczy chodzimy. Chodzimy, nie wiem, wokół stołu, po korytarzu, wtedy jakby... Mimowolnie jakby zaczynamy ten stres jakby rozganiać. Oj ludzie, ja to taki chichotek, no. Przepraszam, ale zaraz, wiesz o co chodzi, moja wyobraźnia, to jest niesamowite, tak, nie, jak łatam ich figle. Niesamowite, dobra. Przepraszam jeszcze raz. Takiego live'a nie było nigdy. No to widzisz, zawsze masz pierwszy raz po prostu. Uśmiechnięty, no, śmiejący live. Tak, ale to śmiech to zdrowie, jak to się mówi. Oj ludzie, dobra. Pierwsze wrażenie, słuchaj. Powiedz mi teraz, jakie jest to pierwsze wrażenie? Czy da się zrobić drugie lepsze, jak to pierwsze? Żeby właśnie nie spalić się, tak jak o ja na przykład teraz, żeby nie jakieś dobre wrażenie być, żeby dobre wrażenie wywrzeć i koniec, no. Czy jest możliwe drugie dobre wrażenie? No wiesz, no pierwsze wrażenie to jest pierwsze wrażenie, tak? Robimy je raz, aczkolwiek myślę, że jest jakaś szansa na drugie i trzecie dobre wrażenie. Natomiast jest coś takiego psychologicznie jak efekt halo, efekt aureoli. I my ludzie po prostu tak poznajemy innych ludzi, czegoś takiego doświadczamy jak efekt halo, czyli przypisujemy pewne cechy osobowościowe, negatywne bądź pozytywne ludziom, których spotykamy, tak? Na podstawie tego pierwszego wrażenia. I oczywiście to może być mylne pierwsze wrażenie, tak? To widać bardzo często w reklamach. Najczęściej produkty reklamuje kto? Znana osoba, którą lubimy, która jest fajna, miła i wtedy kupujemy produkt, tak? No więc na podobnej zasadzie to działa, że jednak te pierwsze wrażenie jest ważne, żeby jednak wejść uśmiechniętym na rozmowę kwalifikacyjną. Oczywiście nie wiem, wyszczerzonym, prawda? I nie, tak, byśmy wrócili, wiecie, z Malediwów, ale takim ze szczerym uśmiechem, uścisk dłoni, też popracować nad uściskiem dłoni, bo to też jest ważne, jeżeli podajemy rękę. To, tak, to jest zadbać o to, żeby to nie był ani za mocny, ani za lekki uścisk. Można to poćwiczyć, bo to też jest jakby, składa się na to pierwsze wrażenie. Bardzo dobrze wiedzieć, powiem ci, zawsze się zastanawiałam, czy właśnie ten uścisk dłoń, czy faktycznie kobieta pierwsza w ogóle powinna wyciągnąć rękę do tego uścisku. To jest też interesujące. Zazwyczaj wyciąga rekruter i z tym nie ma problemu, zazwyczaj się oni witają pierwsi, tak, czy pracodawca i podaje się tą rękę, natomiast no teraz wiadomo, mamy czasy takie, jakie mamy, pandemiczne, i teraz jeżeli są te spotkania osobiste, bo najczęściej są zdalne, jeżeli osobiste, to już teraz się odeszło od tego podawania ręki, siedzimy w maseczkach, tak, a jeżeli chodzi o spotkania zdalne, no to tu już nie ma tego problemu, tu jest już taka, przechodzimy w taki inny system, prawda, i są rozmowy rekrutacyjne online, pracujemy online, więc troszkę inaczej to wygląda. No właśnie, pracujemy online, wiemy, przynajmniej ja to wiem, bo ja już to wyczytałam, że jest możliwe przeprowadzenie u Ciebie takiej symulacji rozmowy. Powiedz mi, jak to wygląda, jak w ogóle załapać się na taką możliwość?
No, trzeba skontaktować się ze mną najlepiej przez stronę na Facebooku. Jest strona mojej firmy Sanpro. I polega to na tym, że ja spotykam się albo w biurze, które jakby jest środowisko biurowe, tak? I przeprowadzamy taką rozmowę, taką symulację, gdzie ja jakby jestem rekruterem i zadaję pytania i tworzę taką atmosferę, żeby jak najbardziej uodpornić tego kandydata na to, co może spotkać na zewnątrz, no nazwijmy, tak? I myślę, że jest to tyle fajne, że owszem, ktoś może powiedzieć, no ale ja sobie mogę porozmawiać, nie wiem, z mamą, z kolegą, z chłopakiem, z siostrą, z koleżanką, tak? Ale to nie jest do końca to samo. Dlaczego? Dlatego, że są osoby znane dla tego kandydata. I przy osobie, jak mamy do niej, prawda, zaufanie, znamy ją, to czujemy się tak swobodnie, prawda? A ja jestem osobą neutralną dla klienta, dla osoby, która chce poćwiczyć. I jest coś takiego, że jednak ten stresik trochę jest, prawda? I są te To na warunki. pewno. Są te warunki biurowe. Można oczywiście te zdalnie, jeżeli ktoś jest, nie wiem, nie jest z Krakowa, oczywiście możemy zrobić to też zdalnie, taką rozmowę. Ja bardzo kładę taki nacisk na te umiejętności miękkie, bo to też jest, to jest bardzo duża część naszego życia i prywatnego, i zawodowego. No bo wiadomo, jeżeli kandydat jest na przykład, nie wiem, jest specjalistą IT, to ja od razu mówię, że nie będę ja jako ja weryfikowała jako rekruterka jego wiedzy IT, być może będzie miał na rozmowie specjalistę, tak, który zada mu merytoryczne pytania branżowe, ale tu skupiamy się o tym, jak dobrze wypaść, jak się fajnie zaprezentować, jak odpowiedzieć na trudne pytania, a co zrobić, nie wiem, w sytuacji, kiedy zadaję ci, na przykład ja miałam taką sytuację na rozmowie kiedyś kwalifikacyjnej, rekruter ze mną normalnie rozmawiał, a nagle rzucił mi, sprzedaj mi długopis, albo jaka jest stolica jakiegoś tam, więc no, to są takie sytuacje, które kandydatów wybijają, kandydaci tego nie lubią, bo to jest takie no, denerwujące i takie jakieś wprowadzające zamieszanie, tak, w samą rozmowę. No, powiem ci, na pewno byłaby przydatna mi kiedyś taka jakby symulacja właśnie tej rozmowy, bo to na pewno by, powiem ci, chyba ten cały stres gdzieś tam odszedł i by człowiek zobaczył, kurczę, no nie taki ten diabeł straszny, no. No na pewno myślę, mniejszy jest, jak się idzie później gdzieś po takiej symulacji rozmowy, mniejszy ten stres jest, wie jak, nie jesteś tak, wiesz, wyobcowana, że przychodzisz, nowa sytuacja, nowe pytania, jakieś w ogóle atmosfera, no taka sztywna, tak, formalna. To prawda. Sandro, ja tutaj dziękuję za szereg odpowiedzi na zadane moje pytania. I ostatnie pytanie mam do ciebie, które zadaję każdemu. Jaka jest twoja osobista rada dla osoby, która jest na początku swojej drogi do sukcesu? No, myślę, żeby się przede wszystkim nie poddawać i nie zrażać porażkami, bo to, co na pewno zauważyłam, co cechuje ludzi, którzy odnoszą sukces, to jest to, że oni nie zrażają się. Jak coś im nie wyszło, to oni po prostu patrzą na to jak na jakąś tam lekcję, kierunek, że aha, to mi nie wyszło, to może nie jest dla mnie, to może nie jest, to szukam dalej, to idę dalej, tak? Nie, po prostu nie poddawać się po porażkach, szukać czegoś, co jest dla nas, no i nie zrażać się, po prostu patrzeć na to, co jest dobre stricte tutaj dla nas, że i dla naszego rozwoju i co możemy jakby dać od siebie, jaką wartość możemy dać. Także kochani, wszyscy, którzy nas teraz oglądają, słuchają, bierzmy sobie te rady daleko, głęboko do serducha. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś ma problem z CV, podlega to weryfikacji, zapraszamy do Sandry, jak i do profesjonalnego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie bez stresu, w przemiłej atmosferze, jak widać było przed chwileczką, można się niesamowicie przygotować, przede wszystkim pozytywnie nastawić, wyzbyć się tego stresu. No i co, kochani, życzymy Wam wspaniałego wieczoru. Ja w swoim imieniu i naszego całego teamu serdecznie dziękuję Ci za wspaniałą, wartościową, motywacyjną rozmowę. No i życzę Ci również udanego wieczoru. Dziękuję nawzajem, było mi bardzo miło. A wszystkich jeszcze momencik zapraszam właśnie na niedzielę na godzinę 19. Są to walentynki, będzie to również specjalny live, bo będziemy we dwójkę prowadzić z Dariuszem niedzielny live. Również będziecie mogli nas usłyszeć w formie audycji na
na Clubhouse. Także zapraszam wszystkich serdecznie 14 na godzinę 19 na przemiłą, fantastyczną atmosferę związaną właśnie z tematyką miłości, ale jakże związaną z tym problemami. Także miłego wieczoru i do zobaczenia.